Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie widzimy się w przeglądzie obuwia ze sklepu CCC. Ostatnio nagrywałam dla Was bardzo podobny odcinek, tylko wtedy nagrywałam go w Deichmannie. Natomiast dzisiaj właśnie postanowiłam zajrzeć do słynnego CCC, w którym można znaleźć m.in. buty marki Dizzy. Ja akurat markę Dizzy bardzo, bardzo lubię. Ona akurat jest moim zdaniem bardzo podobna do produktów z Born to Be, czy na przykład z René, ale akurat posiada również konkretne modele, których akurat u tych konkurencyjnych, ale podobnych firm znaleźć nie można. W ogóle marka Dizzy była znana wcześniej jako sklep internetowy typowo, natomiast fajnie, że właśnie ona weszła już zresztą dawno nawet do sklepu CCC, gdzie można sobie spojrzeć dokładnie, namacalnie na te wszystkie buty, przymierzyć. To jest dla mnie bardzo duży plus. Tym bardziej, że jestem ogromną fanką butów z Dizzy, naprawdę mam już w domu ich całkiem sporo, także super, że można je znaleźć gdzieś na miejscu. Oprócz butów marki Dizzy, których w tym filmie zobaczycie sporo, pokażę Wam również takie marki jak na przykład znana pewnie wszystkim stała marka własna butów Jennifery. Są to akurat buty o fajnych moim zdaniem wzorach, takich właśnie dla każdego, dla młodzieży również jak najbardziej. No i one charakteryzują się również tym, że są w naprawdę bardzo fajnej cenie. Natomiast jeszcze sporo fajnych rzeczy widziałam z takich marek jak na przykład Togoshi. To jest akurat jak dla mnie akurat nowość, ponieważ do tej pory wcześniej się z tymi butami na żywo przynajmniej nie spotkałam. Może gdzieś one mignęły mi w internecie. Natomiast na żywo dopiero pierwszy raz widziałam je dzisiaj. Pokażę Wam jeszcze wybrane modele z marki Gino Rossi, trochę z Lasockiego, ze Sprandi również. No i jeszcze tego trochę się pojawi. Po prostu tradycyjnie jak weszłam do sklepu, starałam się dla Was nagrać jak najwięcej. Natomiast od razu ostrzegam, że niektóre rzeczy mogą się powtarzać. Oczywiście ja się postarałam, żeby tych powtórek było jak najmniej, ale nagrywałam ten odcinek na kilka razy, ponieważ akurat nie do końca miałam czas, żeby tak po prostu wpaść do sklepu, więc po prostu ten odcinek nagrywałam parę razy, można powiedzieć na raty, będąc przy okazji właśnie innych zakupów, ale mam nadzieję, że wyszedł z tego całkiem fajny materiał, że będzie dla Was jasny, klarowny. Oczywiście starałam się również pokazywać Wam ceny. Ja wiem, że te ceny są małe, dlatego starałam się tym bardziej robić większe przybliżenia, ponieważ prosicie mnie właśnie o to często pod innymi filmami, także no kochani, mam nadzieję, że tym razem te ceny będą czytelne i jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda teraz najnowsza oferta sklepu CCC, to zapraszam Was do oglądania.
wszystko się prezentowało, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, które buty Wam się najbardziej podobały z filmu, który dzisiaj Wam pokazywałam. Ja osobiście nie kupiłam żadnych, chociaż było kilka modeli, które mnie bardzo kusiły. Oczywiście były one z Dizzy i z Jennifery. Chyba tak naprawdę najbardziej właśnie w CCC Dizzy i Jennifery przypadają mi do gustu, jeśli chodzi o stylistykę i w ogóle klimaty tych butów. Natomiast nie kupiłam, ponieważ nie byłam w stanie się zdecydować. Chyba 6 par różnych wpadło mi w oko. Także jeszcze nie do końca wiedziałam, które mam wybrać, więc tutaj jeszcze trochę pomyślę. Bardzo fajnie teraz podoba mi się właśnie moda na różnego rodzaju klapki, sandały, które są właśnie z takimi ćwiekowatymi ozdobami. I akurat jedne z nich akurat również bardzo mi się spodobały. Były naprawdę mega, mega wygodne, także podejrzewam, że ja po nie będę wracać. To akurat ten model, który również był w kolorze czarnym i beżowym. Tak jak sami mogliście zresztą zauważyć, było też dużo obuwia sportowego, było również dużo tenisówek, trampek. Natomiast oczywiście nie zabrakło także butów typu Vansy, Adidasy, więc ja akurat tutaj nie skupiłam się na nagrywaniu właśnie takich standardowych, znanych marek, ponieważ można dopaść je wszędzie w internecie, ale także nawet w innych sklepach sportowych, więc moim zdaniem tutaj akurat nie było zbyt dużego sensu. Starałam się właśnie nagrywać buty, które są dostępne tylko i wyłącznie w CCC. No i właśnie takie jak Dizzy, które głównie są w sklepie internetowym, a w CCC można je sobie na żywo pomacać. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jakość butów w CCC, to ja jakoś nigdy za bardzo nie narzekałam. One moim zdaniem cenowo bardzo dobrze odpowiadają właśnie jakości. Natomiast jeżeli chodzi o obuwie marki Lasocki, to ich cena jest zdecydowanie droższa od pozostałych właśnie takich standardowych pozycji. Natomiast muszę Wam zwrócić tutaj uwagę, że ja już mam kilka par butów z marki Lasocki i chyba dwie pary, które mam, będą już miały może 7 albo 8 lat, coś takiego, i one cały czas są w naprawdę bardzo, bardzo dobrym stanie, a uwierzcie, ja ich nie oszczędzałam, także jeżeli chodzi o markę Lasocki, to ja jej akurat w dzisiejszym filmie zbyt dużo nie pokazywałam, ponieważ to są bardziej takie buty wizytowe. W dzisiejszym odcinku natomiast starałam się skupić głównie na obuwiu codziennym. Oczywiście CCC ma tak duży wybór, że na pewno to się na jednym odcinku nie skończy. Postaram się w następnym odcinku nagrać dla Was wszystko to, co zostało pominięte dzisiaj. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się!